Ewangelii Jezus nawiązuje do podstawowych potrzeb człowieka. Wody i pokarmu. Ktoś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Jezus żywi się słowem swojego Ojca. Pragnie całkowicie wypełnić Jego wolę. Chce, abyśmy i my bardziej zaczęli żywić się Jego słowem. Byśmy nie zajmowali się tylko i wyłącznie tym, co ludzkie. Chrystus spotkał na pustyni Samarytankę. Kobieta zauważyła wyjątkowość Jezusa dopiero po Jego proroctwie, po tym, jak usłyszała prawdę o samym sobie. Jak często ja nie chcę poznać i nie boję się prawdy o samym sobie. Jak często nie widzę Jezusa w drugim człowieku. Jestem obojętny. Świadectwo Samarytanki, która uwierzyła, na początku tylko zainteresowało innych ludzi. Potem oni sami po bezpośrednim spotkaniu z Jezusem w pełni uwierzyły Jego słowa. Naszym zadaniem jest dawać świadectwo prawdzie, którą poznaliśmy w spotkaniu z Chrystusem. Choć nie ty tutaj sądzisz.